Tak jest! Tak jest, moja drużyna! Dobrze! Osa, dobrze! O, jeszcze padł do lawy. Jeszcze wywalił ty! O nie, nielegalne walki widzów, o kurczę! Dobra, ja ją jeszcze przed ogień! No nie, dawaj Julcia, dawaj go, dawaj go! Ej, nie było start! Chcesz bana? Witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy na serwerze dla widzów. Właśnie sobie skaczę na jedynym w swoim rodzaju łóżku wodnym, które zrobiliśmy na spawnie. I teraz tak, dzisiaj w odcinku mamy pierwsze na świecie walki nielegalne widzów na serwerze dla widzów. I teraz wam szybko pokażę, jak będę tam szedł, czyli na nasze Koloseum. Szybko wam pokażę, co się zmieniło na serwerze. Mianowicie, no dalej mamy dwa hotele. Jeden to jest taki hotel buraczkowy, drugi jest taki lekko upośledzony SKKF, jakby to nazwać. Bez urazy, ale jest taki, wiecie, SKKF-owy, ale taki lekko dziabnięty. Dalej mamy Alicę, sobie upiększyła domek. Dodaliśmy paru nowych widzów i dzisiaj spod odcinka będziemy dodawać kolejne 5 nowych osób. Dlatego piszcie swoje podania, może być skopiowane z zeszłego odcinka. Kolejna sprawa, trzeba zostawić suba i łapkę w górę pod odcinkiem, a suba ogólnie na kanale. I będę wybierał kolejne 5 osób dzisiaj do dodamy nowe, więc spokojnie. Jeszcze z dwie może dodamy z Discorda, co ostatnio pisaliście. Dobra, idziemy pod arenę PvP dla widzów i tutaj na mnie czekają widzowie. I tak, siema wszystkim, cześć. Dzień dobry, siema. Siema. Cześć. Jezus, ile ich tu jest. I dzisiaj będą takie nietypowe dość walki, ponieważ po pierwsze to są... Co ty masz za skina Adidasa? Ale zarąbisty. Wemon, naprawdę masz fajnego skina, tylko... Żeński chyba. Dzisiaj są nielegalne walki widzów. Zaraz wam pokażę całą arenę, ale najpierw musimy tak. Chodźcie tutaj, a może przed tym. Przed tym tutaj na tej górce zrobimy. Z racji tego, że Kościo... Tak, jesteś? Gdzie jesteś, Kościo? O, jest. On mi pomagał w budowie tego Koloseum. To on będzie ze mną dzisiaj... Możecie nie jeść? Dziękuję. To on będzie ze mną dzisiaj na loży VIP siedział i oceniał walki, a reszta niestety będzie musiała walczyć ze sobą na śmierć i życie i to na zawsze. Teraz ja zjem. Dlatego tak, musimy się podzielić. Kościo, wybierz sobie jednego kapitana. To niech będzie Królik. Królik jest kapitanem twojej drużyny? Dobra, Królik idź za Kościa. A ja sobie wybieram Alicę. O, Alice, jesteś ze mną. I teraz ty, Alice, wybierasz jedną osobę, bo jesteś kobietą, to zaczynasz pierwsza, nie obchodzi mnie, że Królik był pierwszy wybrany. Julka. O Jezus, Dawski, mam zespół. No, Kościo, teraz ty, Królik, Królik chodź, wybiera. Chodź White. White, chodź. A ty miałeś się z White'em walić? A się nie będę z nim walił. Dobra, Alice, tylko nie wiesz Patryka, resztę możesz wziąć. No to Osa. Osa? Dobra, widzę, że Dyzio tutaj spóźniony na odcinku jest. Dobra, teraz Królik. Wemonek. Wemonek, idź tam do nich. Dobra. Dobra, mamy Mierzwina, Kofi, Latte i Patryka. Alice? No to Mierzwin. Mierzwin, dawaj do nas. To chodź Kofti. Kofti. I mamy teraz Dyzia albo Patryka. Dyzia. Nie. To mam sorry, Patryk. Najgorszy na koniec. Dobra, idę. Ale Enderchest będzie tam jak coś. Jak masz tam miejsce, to w Enderchestie. Dobra, no to dobra, okej. Okay. Mamy dwie drużyny, każdy wie, do której należy? O tak. Dobra, to Kościo, poprowadź swoją drużynę do graczy numer 2, a my pójdziemy do graczy numer 1. Ty, Dyzio, hotu. Hotu. Musicie tymi łódkami przepłynąć sobie tam na koniec. Ja sobie pokażę, jak to wygląda. Ja pójdę z buta, będzie chyba szybciej, albo nie. Dobra, i tu mamy szatnię graczy numer 1, właśnie gracza numer 1, to ma tylko i wyłącznie służyć do rozwiązywania sporów. Nie ukrywam, trochę się tutaj zainspirowałem Nitashim, bo on też zrobił taką arenę na kwadratowym masakrze, ale pomyślałem, że taka arena by się przydała u nas, ponieważ dużo widzów teraz ma problemy ze sobą, że ktoś komuś wysadził domek, ktoś komuś nie wysadził. Okej, okay, Kościo, zaprowadziłeś ich tam? Teraz jak królowie sobie wejdziemy za to, że mi pomagałeś. Wiecie, jakieś są tutaj spiny, dlatego nie ma co rozwiązywać tego banami. Rozwiążemy to w sposób kulturalny, czyli waleniem się po mordach. O, jest Kościół, jaki fajny Deadpool. I teraz tak, wchodzimy do naszej areny. Tu będą stragany. Tu jest nasza loża VIP i zobaczcie, co tutaj jest. Wielki smok z obsydianu i wielki Wither. Właściwie Wither jest troszeczkę mniejszy, ale tu jest nasza loża VIP. I tutaj będziemy oglądać walki. To jest cała nasza arena. Ja na chwilę sobie włączę GM-a, żeby wam pokazać to z góry. Zobaczcie. Z góry jest to fajnie tak otoczone lawą, tylko troszeczkę będziemy musieli tą elipsę zaokrąglić, zobaczyć, no będzie trzeba poprawić. Albo dajcie znać w komentarzach, czego tu brakuje. Okej, okay. I teraz tak, kochani widzowie,
Teraz Alice i Królik, z racji tego, że są kapitanami, wybiorą pierwsze osoby, które będą się uwalić na łeb, z jakim setem? No dobra, no to może niech Alice wybierze seta. To ja wybieram skórzane. Dobra, czyli skórzane, wszystkie rzeczy ze skórzanej skrzynki mogą być zabrane dla osoby, która będzie walczyć. Kto pierwszy walczy? Królik, u ciebie? O mnie zawalczy pierwszy White z Alice? Z Dyziem. Z Dyziem, dobra. Dyzio ma lagi, więc ja bym go może przesunął na później. No to może jednak osa. Dobra, to osę dajemy. A, tu jest jeszcze bestia, ja wam pokażę bestię, poczekajcie, GM1. Pokażę wam bestię, jaką tu ukryłem. No z GM-a to wziąłem oczywiście tą bestię, bo się nie daje zdobyć na takim serwerze. Ale fajnie to wygląda, do Koloseum bardzo pasuje. Dobra, wróciłem szybko. Dobra, jestem. Jesteśmy, no to osa z White'em, dobra. Na fajerwerkę będziecie startować. Dobra, widzicie te fajerwerki? Dobra, a tam White? Dobra, to na pierwszą fajerwerkę walicie się na łeb, dobra? A potem kapitanowie zbierają po prostu itemy osoby przegranej. Więc proszę, Dyzio, nie walić mikrofon klawiaturą, bo tam zaraz się przejdę. Dobra, uwaga, jak jesteście gotowi, to powiedzcie, zostawcie suba. Zostawcie suba. Dobra. Go. O, White od razu z łukiem zaczął, a tutaj osa się troszeczkę schowa. Kościo, co tym sądzisz o tej walce? Bo tutaj na łuki na razie leci. To może być... Ujujujujujuj, jeszcze wpadł na magmę, zobacz jak to dostał. Chyba będzie trzeba zrobić jakiś limit strzał, bo jest na nieskończoność łuk. A tutaj widzę, że... O, dobra, osa tutaj atakuje. White do niego dojeżdża, patrz, walą się na łeb. Tak jest! Tak jest, moja drużyna, dobrze! Osa, dobrze! O, jeszcze padł do lawy. Gratulacje. I się wywalił ty! I się wywalił na koniec! Ej, dobra, podzielcie te itemy szybko, nie? Ustaliłem sobie wczoraj, że jeżeli chodzi o takie budowle typu ten Wither i Smog, budowałem to na GM-ie, ale tylko dlatego, żeby to była ozdoba serwerowa. Nie dlatego, żeby to wykorzystywać i tak dalej, wiecie, to tam nic nie ma w środku. Może kiedyś quest będzie, że to jest w radiacji. Dlatego to jest tylko i wyłącznie ozdoba serwerowa dla nowych osób, żeby weszły i ole super serwer, w ogóle ole super. Jeszcze wam pokażę, zanim oni tutaj sobie ogarną. O, trochę nam się fabułka rozwinęła i pojawiły się dwie... Właściwie jedna, a nie, dwie są, dobra, tylko ta się nie zrenderowała. Dwie niewiadome kule. Takie jakby planety. Jeszcze widzowie nie wiedzą, co z tym będzie robione, ale my już wiemy, więc tutaj fabułka, że tak powiem, się rozwija. Poza tym, tak jak na początku widzieliście w pierwszych odcinkach, to tutaj coś się zalało lawą. Nie wiadomo, co tam jest w środku, więc nie wiem, co się dzieje. Dobra, to ja może zostanę na tym GM-ie na czas odcinka, bo dużo tutaj latam, pokazuję, więc zostanę sobie na tym GM-ie. Okej. Okay. Jesteście gotowi? W sensie macie już itemy? Tak. Królik, wybieraj teraz ty seta. Dobra, to ja wybieram seta, to może zaczniemy tak po kolei, czyli żelazny. Żelazny set? Alice? Kogo wybierasz do walki pierwsza? Mierzwina. Mierzwin, Królik? Wemonek. Wemonek z Mierzwinem, okej, okay, te fajerwerki działają. Tak, kto już odpadł, to może na trybuny wejść. Dawaj, osa, jak coś. Możesz na trybuny wejść spokojnie, tutaj może nawet tutaj do naszej loży dołączyć, ale tutaj za mało miejsca jest, żeby tu dołączyć, żeby wszyscy dołączyli. Okej, White, no niestety White musi iść do trybuny, że tak powiem, przegranych, bo White jest tutaj taki... Kto wygra, po prostu może dojść tutaj do nas do trybuny VIP. Dobra? Dobra. Więc okej, jesteście gotowi, Wemonek? Stawcie suba. Aha. Stawcie suba. Dobra, są gotowi, czyli na fajerwerkę, uwaga! Dobra, już wyszli. I na żelazny set też mają łuk, ale ten łuk jest troszeczkę mocniejszy niż ten poprzedni. Tutaj trochę nie wiem, czy jest równo ta... O! Mierzwin podchodzi blisko starczą. I już walną go. Dobra, dawaj Mierzwin, dawaj, jesteś w mojej drużynie. O, jakiś lag? Nie, to coś mi się wydawało chyba. Oni tak stoją z tymi tarczami. O! Zablokowany strzał. Jeszcze dostał Wemonek postęp, że zablokował strzał. A jest, te strzały są blokowane chyba, tak mi się wydaje. A da się trafić w głowę na przykład, żeby ta tarcza nie blokowała? Co? Co? Tak szybko? Tak szybko? Dobra, przebę monek. Jezus! Jezus, Mierzwin, liczyłem na ciebie, jest 1-1. O nie, nielegalne walki widzów, o kurcze. Które, ile już osób zostało wam tam, Królik? No, u nas dwie jeszcze nie walczyły. Czyli ty i Patryk, czy jeszcze dwie? Nie, jeszcze dwie oprócz mnie. Dobra, czyli oprócz siebie, czyli jeszcze dwie walki mamy, dobra. Czyli teraz, proszę bardzo, Alice, wybierasz seta? No, został tylko diamentowy.
Możesz wybrać dalej skórzany albo coś, ale jak został diamentowy, to jak chcesz. No to diamentowy, tak. Dobra, królik, wybierasz osobę? Kofti. Kofti, czyli Kofi. Dobra, i Alice, wybierasz osobę? Julka. Uuu, pierwsza dziewczyna tutaj będzie walczyć. No nie licząc oczywiście White'a, to pierwsza dziewczyna, ale będzie no... Julka już tam się ubrała, bo wcześniej tam trochę pokazywała za dużo. Okej, okay. Czy jesteście gotowi? Już nie musicie mówić, zostawcie suba, bo to takie jest monotonne, ale wystarczy powiedzieć tak. 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 Dobra, to na fajerwerkę. Uwaga! Dobra, zaczęli. Już ten łuk jest troszeczkę bardziej zenchantowany. Nie wiem, co tam dokładnie było, ale chyba moc 3, nieskończoność i coś jeszcze było. I płomień, no tak, bo te cały płoną. Czyli to już wystarczy trafić i już podpalamy osobę, a tu nie ma wody niestety. I nielegalne jest wnoszenie swoich tutaj, że tak powiem, przekąsek na stadion. Wiecie, wszystko można tylko kupić u nas w sklepach tutaj niestety. I no reszta nielegalna. Dobra, Julcia na razie tak troszeczkę... Możesz podejść, a nie grać na łuki? Ale ty też stoisz z tyłu. No ja stoję, bo chłop mnie strzela. Jak podejdzie, to ja wyjdę. To dawaj tam na niego wychodź. Dobra, byku, robimy bez łuków, co ty na to? No okej. Okay. Dobra. Ooooo! Dobra, Julcia wchodzi. Ty, jak go weszło od tyłu, zobaczcie, tam koło bestii się walą. Na szczęście to jest kuboid, więc oni tutaj się nie dostaną do bestii. Dobra, Kofti. A jeszcze wszedł w ogień! No nie, dawaj Julcia, dawaj go, dawaj go! Dawaj, kobieta wygra, patrzcie, kobieta wygra. Tak jest, tak jest! Dobra. Dobrze! O, wymonek, no niestety. Ale kocham cię! Dobrze, Julcia, dobrze! No, Kofti niestety do loży przegranych. Oj, dobra. No to po prostu oddaj tam. No i jak, kocie, się czujesz z tym, że przegrywasz? No sobiotko. Dobra, teraz Alice wybierała Seta, więc teraz pójdziemy troszeczkę grubiej. Skoro Królik zostawił największą sławę serwera, czyli Patryka, zostawił tutaj na sam koniec, to Królik, po pierwsze możesz wybrać Seta, po drugie możesz wybrać jedną rzecz dodatkową z tej skrzynki, a tu powiem tak, jest trójząb, są enderperły, potki, lawa, złote jabłka, ale jeżeli wybierzesz na przykład enderperły, to tych perł jest 8 w staku, jako jedna rzecz, a jabłko jest jedno. I druga sprawa, trójząb zastępuje wszystkie bronie, jakie są w skrzynkach. Dobra, bierz potkę na siłę. Bierz potkę na siłę, Patryk. To jest stres. No potka i będzie siłę. Diamentowe EQ. Będzie moc, energia. Diamentowe EQ? Dobra, ale możesz jeszcze jedną rzecz wybrać. Na przykład jedno złote jabłko albo 8 pereł. Tak? Tak. No to... Albo wiaderko lawy, albo inną potkę. Bierz jabłko. Jaki on jest śmieszny. Dobra, idziemy teraz do Alice, ponieważ jest to przedostatnia walka. I zgaduję, że został ci Dyzio, tak? Tak. Dobra, to wybierz sobie co chcesz, jeżeli chodzi o Seta, bo on wybrał diamentowego, więc możesz sobie wybrać skórzanego na przykład, albo dać diaksowy też. Tak? Tak zostaje? Tak. Dobra, i dwie różne rzeczy oprócz trójzębu. Tak chcesz? Potka na siłę jabłko? Alice, zgadzasz się na to? Tak. Dobra. W takim razie mamy potkę na siłę. Jabłko i diamentowy Set. Okej, okay. Macie wszystko? Ej, brakuje nam tu trochę widzów, żeby te trybuny zapełnić, nie? Przydałoby się trochę więcej osób. Dobra, dlatego może dodamy spod odcinka 7 osób dodamy, tak? Pamiętajcie, żeby w zgłoszeniach piszcie swoje niki na Discordzie, nick w grze. I musicie mieć premkę niestety. Trzeba mieć premkę, bo ten serwer jest tylko dla premium. Zobaczcie, ile osób już ma premkę. Julcia, masz premkę? Mam. No właśnie, Julcia świeci przykładem. Wszyscy mają w sumie. 3, 4, 8. Dawaj, Patryk. Dawaj, Dyzio. To już się kameruje. Dostał tutaj tarczą, obronił sobie. Dyzio idzie. Agresywnie. Mają potki wypite na siłę. Ja tutaj... O, walą się. Ale się wyjdę szybko z loży, zobaczyć co tam się dzieje, żebym tego nie przegapił. Dobra, Dyzio jak podszedł tutaj agresywnie. Tak jest, już nie ma szans, żeby wygrać. Nie macie szans, żeby wygrać. Kocie, jak się tym czujesz, jak się z tym czujesz, powiedz mi. Ja powiem tak, że Patryk to żadnych szans nie miał. Ogólnie ciekawostka jest taka, że dzisiaj Patryk był z diamentowym Setem, on mnie bił z miecza, a ja go zabiłem z łapki. Dobra, proszę itemy sobie zanieść do skrzynek tak jak były, bardzo o to proszę. I zostali nam kapitanowie, czyli wielka, potężna Alice oraz taki królik po prostu. Taki. Aha.
Taki kryj. I teraz niestety, z racji tego, że to jest runda finałowa, to walczymy o wszystko. Teraz nieważne są walki poprzednie, chociaż zdobyliście chwałę, honor i wiecie co, jeszcze tam, co można zdobyć w takich walkach. Bóg, honor, ojczyzna. O, zdobyliście. Najważniejsza jest teraz walka królika z Alice o 100 diamentów dla całej drużyny. Na dupę, a nie na głowę. Patryk, wypadł na... Wypadł Patryk na loże nie dla ciebie. Czyli... A czemu tutaj przycisk? Tu nie ma przycisku, tu już nie ma wyjścia stąd. Stąd już nie ma wyjścia. To jest jednorazowe wejście, wiesz. Tu wchodzisz no, i musisz zginąć, albo wyjść trybunami chwały. Dobra, więc uwaga, królik. Ja wam decyduję o tym, że ze względu na to, że ty jesteś większą kobietą niż Alice, to daję tak, 16 pereł, trójząb i wiader kulawy. Jest? Gotowa? Tak po prostu. Bierz 30, nie po prostu. 32 perły, trójząb, wiaderko lawy oraz miksturę na ognioodporność. No po co mi wiaderko lawy? Nie wiem, no możesz ją spowolnić. Super. Dobra, Alice, załóż sobie jeszcze tarczę. Ej, nie było start! Chcesz bana? Chcesz bana? Kmieciu, chcesz bana? Tak, bana, tak, bana. Wyciskał mi się. Dobra. Testowałem rzut. Bana. Ej, Króga, kiedy ty wrzucasz odcinek z tego serwera? Nie wiem, w poniedziałek chyba, albo wtorek. Aha, to jeżeli chcecie Królika zobaczyć, jak tutaj nagrywa, bo on też ma swój kanał tak, no, taki średni, to link w opisie. Wpadajcie, tam jest napisane, wpadajcie do Królika. Ogólnie osoby, które będą nagrywać z tego serwera, będą lekko podpromowywane, więc zapraszam tutaj też youtuberów, streamerów. Niekoniecznie trzeba mieć 1000 milionów subów, więc... Okej, okay. Królik, masz 16 pereł? Ta. Masz trójząb? Mam. Dobra, Alice, masz trójząb, tarczę 16, 32 perły i miksturkę? Tak. Dobra, czy jesteście gotowi? Jasne. Czy chcesz, Alice, coś powiedzieć, ostatnie słowa do swoich tutaj fanów z drużyny? Przepraszam. Królik? No, myślę, że pewnie przegram, mam gorszy set. Ale ty jesteś mężczyzną, więc no, nie bądź. No, dam radę, bo będę nie męski. Będę męski i wygram. Zrobię to dla mojej drużyny. Dobra, uwaga, uwaga! Uj, królik szybko perełką tutaj skrócił dystans. Druga perełka, czemu? Co on bije tak na blisko? Co? 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 Alice wygrała! Tak jest! Tak jest! Te perły kosmiczny damage mi dodały. Dobra, nie tłumacz się! Nie tłumacz się! Dobra! Nie tłumacz się! Jak ja do niej się przyteleportowałem, miałem 5 serc tylko. Dobra, dobra, diamenty. Diamenty. Uwaga, Alice, odbierz swoją nagrodę za piękny tutaj udział w odcinku i pokonanie królika. Alice, proszę bardzo. Proszę tylko Alice, niech podejdzie może, co? Nie wszyscy, co? Proszę bardzo. Raz i dwa. Dwa staki diaksów dla Alice. I Patryk leży. I to jest dla twojej drużyny. Czyli dla ciebie i dla twojej drużyny. I tak, widzowie kochani. Jeżeli chcecie się znaleźć na tym serwerze, piszcie podania, wiecie jakie, czyli dajecie swój nick z Discorda, nick z gry i dlaczego chcecie tu zagrać. Jeżeli chcecie więcej nielegalnych walk widzów, może z jakimiś tymi bestiami i tak dalej, zrobimy jakąś taką, wiecie, ulepszoną arenę, tutaj jeszcze jakieś pułapki i tak dalej, dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za wystąpienie w odcinku. Dzięki również. No, dzięki. Amen. Dzięki. Pa, pa. Thank you.